Dzień dobry Państwu, witam na konferencji Rzeczy Pani Kota. Ze mną eurodeputowany, europoseł Marek Siwiec i przewodniczący Janusz Palikot. Oddaję Panu głos i się usuwam w dzień. Skromność posła Rosenka jest legendarna. Proszę, dzień dobry. Dzień dobry. W takim razie zacznę może od takiego oświadczenia w swoim imieniu i Marka Siwca, a więc zwróciłem się do pana Marka Siwca z propozycją współpracy w Parlamencie Europejskim pomiędzy nim a ruchem Palikota i rozpoczęciem reprezentowania przez niego ruchu Palikota w tymże Parlamencie Europejskim, a także we frakcji socjalistów europejskich, w której Marek Siwiec był do tej pory, będąc członkiem SLD. No i uzyskałem od niego decyzję pozytywną, czyli można powiedzieć, że od, no może nie od dzisiaj, od 1 stycznia do 2 stycznia ruch Palikota ma swojego przedstawiciela w Parlamencie Europejskim, jest nim Marek Siwiec i jest to przedstawiciel do frakcji socjalistów europejskich. Jak Państwo wiecie, myśmy się spotkali także tutaj w Sejmie z przedstawicielami innych frakcji zielonych i frakcji demokratycznych, liberałów i z tymi frakcjami też dalej będziemy współpracowali. Ta decyzja dzisiaj to jest otwarcie się właśnie na środowisko, z którym do tej pory żeśmy mieli mniejsze kontakty. Liczę właśnie, że pozycja Marka Siwca pozwoli na taki bardzo merytoryczny i pogłębiony dialog dotyczący właśnie współpracy z europejskimi socjalistami. Tym bardziej, że sytuacja, w której dochodzi do tego naszego spotkania i rozpoczyna się ta współpraca, jest bardzo wyjątkowa. Europa jest w ogromnym kryzysie. Z tego kryzysu nie wyjdziemy sloganami, hasłami i takim typowym teatrem politycznym. Odpowiedzią na ten kryzys może być tylko i wyłącznie głęboka integracja europejska. Europa potrzebuje redukcji kosztów finansowania długu publicznego. Potrzebuje znacznego obniżenia cen energii, potrzebuje obniżenia kosztów finansowania armii i wielu innych elementów. To można uzyskać tylko wtedy, kiedy proces integracji europejskiej będzie miał bardziej intensywny charakter niż do tej pory. A to, co różni, co łączy różne frakcje w ramach socjalistów, to na pewno jest głęboka i taka determinacja wręcz w tym kierunku do głębszego właśnie łączenia państw europejskich, do głębszej integracji europejskiej. Więc to są na pewno partie z grupy europejskich entuzjastów. I stąd to na tej płaszczyźnie możemy się najlepiej i najszybciej spotkać. I liczę na to, że następne miesiące dadzą właśnie taki efekt. Otrzymałem już dzisiaj od pana europosła Siwca propozycję właśnie stanowiska frakcji socjalistów europejskich w sprawie polityki energetycznej, przygotowaną przez szwedzkich członków tejże frakcji. To jest bardzo ciekawy dokument. On oczywiście wymaga dłuższego zastanowienia i przeanalizowania. Wstępnie wydaje się on bardzo zbliżony do postulatów ruchu Palikota i umówiliśmy się, że z naszej strony właśnie poseł Rozenek, Kłosowski i Najdel będą reprezentowali nas w tych rozmowach dotyczących właśnie stanowiska w sprawach energetycznych. Sprawach, które mają jeden z najważniejszych sensów, bo to jest jeden z tych trzech czy czterech obszarów, w których można mieć największy efekt głębszej integracji europejskiej. No ale nie tylko to, bo też uzgodniliśmy spotkanie z klubem Marka Siwca i szereg innych o charakterze takim merytorycznym, szkoleniowym spotkań z gośćmi, których Marek Siwiec zaprosi na spotkania z klubem czy z poszczególnymi parlamentarzystami ruchu Palikota, którzy pracują w różnych komisjach, zaczynając oczywiście od Komisji do Spraw Europejskich. To tyle tego komunikatu i oddaję głos panu posłowi. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja z zainteresowaniem przyjąłem tą propozycję, z zainteresowaniem, które wynika z dwóch motywów. Motyw pierwszy to taki, że socjaliści europejscy szukają nowych zasobów, szukają świeżej krwi, szukają potencjalnych sojuszników. Socjaliści europejscy to jest grupa polityczna w Parlamencie Europejskim, socjaliści, postępowi, demokraci, która składa się z bardzo różnych przedstawicieli partii politycznych w Europie, od tradycyjnej, tej XIX-wiecznej socjaldemokracji niemieckiej, przez partie postkomunistyczne, w najlepszym tego słowa znaczeniu, przez nowe partie lewicowe Nowej Europy, ale też są demokraci włoscy, którzy
prezentują zupełnie inny profil, więc myślę, że jest taka przestrzeń, gdzie może znaleźć się obszar wspólny tego, czym zajmuje się Ruch Palikota i czym zajmują się socjaliści europejscy. Ja mogę powiedzieć w największym skrócie, no, nie udało się pewnych tych obszarów pewnych zdefiniować tutaj w Warszawie, być może przez Brukselę będzie krócej, to są takie zawiłości geometryczne, no ale skoro tak jest geometrii, to nie będziemy z tym dyskutować. To jest po pierwsze. Po drugie, ja jestem uczestnikiem spotkań Komisji Europejskiej, Komisji do Spraw Unii Europejskiej w polskim Sejmie. Mogę powiedzieć, że bardzo brakuje mi aktywności posłów lewicy, tutaj arbitralnie, przecież posłów proeuropejskich i lewicowych. Arbitralnie wpisuję przedstawicieli partii Palikota do tej grupy. Chciałbym z nimi rozmawiać, chciałbym dostarczyć im więcej wiedzy, chciałbym zainspirować ich nowymi pomysłami, ponieważ nam jest czymś zupełnie żenującym ten ping-pong, który odbywa się między Platformą Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością, a tak naprawdę to jest ping-pong między dwoma osobami z PiS-u, a przewodniczącą Komisji do Spraw Unii Europejskiej. I na koniec powiem tak. Pan Palikot wspomniał o dokumencie dotyczącym polityki europejskiej. Ja bym chciał, żeby zamiast obrzucać się inwektywami i definiować, kto jest bardziej na lewo, kto na prawo, w tym okresie przedświątecznym, aby ta nasza wyobraźnia, duch, wolny duch, wzbił się trochę wyżej nad te niziny XIX i XX wieku, żeby zacząć myśleć ofensywnie o tym, co niesie przyszłość. Pierwsze 12 lat się zakończyło, jak widać, bez końca świata. Ja bym chciał, żeby zacząć czytać dokumenty, żeby politycy odpowiedzialni za różne dziedziny szukali zbieżnych punktów i mówili, tak, to nam odpowiada, nie, tutaj się na pewno nie zgodzimy. I jeżeli będzie więcej czytania i myślenia, to będzie mniej, jakby to powiedzieć, pyskowania. W związku z tym proszę traktować to, co ja dzisiaj robię, jako wielki gest w stronę myślenia i czytania oraz w stronę perswazji. I w tym duchu umówiłem się współpracować z Januszem Palikotem w obszarze, który dotyczy Unii Europejskiej. Podzielam jego obawy i podzielam jego definicję głównych problemów, przed którymi stoją wszyscy proeuropejsko zorientowani politycy i partie polityczne. Są jakieś pytania? Bardzo proszę. Łukasz Konecki, RZ. Temat konferencji to nowy pomysł dla Centrum Lewicy. To jest ten nowy pomysł. A to taki był temat? Dobra. Dobra. Tak, to dobrze. Rzeczywiście prawda jest, prawdą jest, żebyśmy do tej pory mieli bardzo mały czy też wąski dialog z frakcją Europejskiej Socjalistów. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Mieliśmy dobre i mamy dobre kontakty z Zielonymi i z ALDE. No i ta decyzja dzisiaj, że decyzja zaakceptowana przez Partię Socjalistyczną w Parlamencie Europejskim, no jest decyzją otwierającą nas na dyskusję z tym środowiskiem. Z tego się może urodzić oczywiście nowa oferta dla Centrum Lewicy, czy dla Liberalnej Lewicy, czy dla wszystkiego, co nie jest prawicą. Ja się dzisiaj jeszcze dopowiem do tego, i to jest właśnie druga część tej naszej konferencji, zwracam, odpowiadając na pańskie pytanie, z apelem do Andrzeja Celińskiego z Partii Demokratycznej, zarządu SDPL, Pawła Piskorskiego, Unii Pracy, Partii Racja sprawdzonego naszego sojusznika dotyczących w bojach na polskiej scenie politycznej i do wszystkich innych ludzi, którzy kiedyś byli związani czy z Aleksandrem Kwaśniewskim, czy ze środowiskiem SLD, a dzisiaj już nie są, aby odpowiedzieli na ten właśnie dzisiaj mój apel do współpracy i żebyśmy w następnych miesiącach i tygodniach odbyli cały szereg spotkań, z których wyłoni się być może właśnie podbudowana tą dzisiejszą decyzją Marka Siwca, no, taka nowe takie otwarcie dla właśnie wyborców centrolewicowych. Ja się w tym tygodniu spotkałem z Andrzejem Celińskim i z zarządem SDPL-u i będę się spotykał w następnych tygodniach poświątecznych z pozostałymi, mamy to już zaplanowane. Jestem pewien, że w ciągu tego stycznia uda mi się zebrać dość dużo danych, żeby w czasie spotkania z Aleksandrem Kwaśniewskim i Markiem Siwcem na początku lutego przedstawić moją ocenę możliwości współpracy z podmiotami.
Zapytam jeszcze o się Marka Siwca. Rozumiem, że pan wstępuje do ruchu Palikota, czy pan będzie ich reprezentantem po prostu, czy jakąś książeczkę? Nie wstępuję. Ja muszę powiedzieć, ja nigdy nie proponowałem, to mówimy za dwa razy publicznie, nie proponowałem Markowi Siwcowi wstępowania do ruchu Palikota. Nawet gdyby chciał, byłbym temu przeciwny. Mówię to zupełnie serio, bo to by sprowadziło ten gest do transferu. A tu w ogóle nie chodzi o transfer. Albo zaczynamy budowanie czegoś nowego, szerszego i poszerzamy bazę polityczną ruchu Palikota, i w ten sposób budujemy nadzieję właśnie, że powstanie jakaś większa oferta, albo nie. I wstąpienie do ruchu Palikota by zamykało tę ofertę. Tak samo będzie przy rozmowach z innymi podmiotami, znaczy z innymi partnerami już oddaję głos. Czy gdyby właśnie oni chcieli wstępować, to też bym do tego nie zachęcał. Pan przewodniczący naprawdę to tak ładnie umie ująć, dodać, ale będę się starał, mówię zupełnie poważnie. Ja jestem człowiekiem bardzo konkretnych działań i myślę, że Państwo potwierdzicie, że mniej więcej tak się staram prezentować. Ja nie będę uprawiał ani gestów, ani deklaracji, ani teatru, ja będę uprawiał konkretną pracę. Państwo się pozytywnie zdziwicie, zobaczycie jakość tego, jak będzie wyglądała proeuropejskość w wydaniu wszystkich tych, którzy lokują się po lewej stronie, po tej proeuropejskiej stronie sceny politycznej. Proszę popatrzeć, że była ostatnia debata przed szczytem, gdy premier wygłaszał swoje stanowisko, ja słuchałem tej debaty z zainteresowaniem. Można bardzo łatwo polski Sejm podzielić, jeśli o to chodzi, kto jest proeuropejski. To, że różne partie, różne osoby nie współpracują ze sobą, to jest po prostu gigantyczne marnotrawstwo energii, tej proeuropejskiej energii. Oczywiście ja mam pretensje do Platformy Obywatelskiej, która podchodzi lekceważąco do tych, którzy mówią podobnie i w żaden sposób nie tworzy tej synergii proeuropejskiej. Przyjdzie taki moment, gdy trzeba będzie jasno postawić sprawę euro, będzie trzeba jasno postawić sprawę budowania integracji demokracji, a nie integracji biurokratów. Integracja biurokratów doprowadziła nas do miejsca, gdzie jesteśmy. To było potrzebne, to było skuteczne, ale dzisiaj trzeba ludzi za tym. Trzeba ludzi, nie wystarczą tylko rządy. I dlatego ja mam przekonanie, że najbliższe wybory europejskie, to co ich się w wyniku ich urodzi, w Narwidewitz i w Strasburgu na Alei Wiosennej, mało kto wie, że tam jest taki adres, to będzie decydować o przyszłości Europy i stąd moja deklaracja. To nie jest rozmowa o członkostwie, to nie jest rozmowa o gestach, tylko to jest rozmowa o ciężkiej pracy. Zapytam jeszcze o szczyt, jeżeli można, Unia Europejska, Rosja. Wśród tematów jest gaz, handel i wizy, ale nikt się nie spodziewa żadnego przełomu po tym szczycie, a czy pan się spodziewa czegokolwiek, na przykład, nie wiem, czy rozmowy kuluarowe, na przykład o wrakach? Ja się spodziewam, że to będzie ważny szczyt, dlatego że dzisiaj radykalnie zmienia się sytuacja partnerów. Zmienia się na niekorzyść tego tradycyjnego rozumienia pozycji Rosji i Unii Europejskiej. To nie jest tak, my wam węgiel, wy nam banany, wy nam gaz, my wam kasę. To się po prostu skończyło. Bądź zaczyna się kończyć. Dzisiaj dochody Gazpromu stają się radykalnie coraz mniejsze w stosunku nie do tego, że oni mają mało pieniędzy, tylko do tego, co oni potrzebują. Oni strasznie mają rozdmuchane wewnętrzne potrzeby. Dlatego ja uważam, że taki szczyt jako moment pewnego zwrotu w myśleniu, jeśli chodzi o elity rosyjskie, bo w Unii Europejskiej to już się dokonało. Również przez politykę energetyczną, o której przed chwilą tutaj mówiliśmy, my stajemy się coraz bardziej zdywersyfikowani, my Europejczycy, my stajemy się coraz bardziej kooperatywni. Ja byłem sprawozdawcą raportu w sprawie bezpieczeństwa dostaw energetycznych. Dzisiaj jest tak w Unii Europejskiej, jeżeli by miało być jedno nieogrzane mieszkanie w Koszycach, na przykład w Koszycach, albo piszmy sobie dowolne miejsce, to ten gaz musi z Polski popłynąć, bo takie jest prawo europejskie. Więc jeżeli do Rosjan docierają te sygnały, to oni będą kooperatywni. Cieszę się, że pan o wrak nie pytał, bo to zepsuło mi świąteczną atmosferę. Pytał pan? Czy kwestia słowańska pana? No ja nie dosłyszałem, to znaczy, że ja nie chciałem tej atmosfery. No będzie, ja nawet wiem, jak to będzie wyglądało. Jest taki dokument, który nazywa konkluzję szczytu. Najczęściej to jest gdzieś tak do 10 stron, bo więcej się biurokratom nie chce pisać. No dobrze, bo oni wiedzą, co jest ważne. I tam będzie odnotowane, że wysoka przedstawiciel High Representative, Vice President wspomniała, to będzie kropka, to będzie wszystko. Polska więc pisała. Środowiska, które pan wymieniał, panie przewodniczący, to była już próba ich połączenia w postaci lewicy i demokratów, które się
dużym hukiem to się zawaliło, więc jaka jest szansa teraz, że te środowiska da się połączyć w jakiś jeden projekt i do pana posła. No, za niedługo stanie pan przed decyzją, co z reelekcją do Parlamentu Europejskiego i co wtedy? No ja bym chciał zostać posłem. Ale z jakiej listy? Proszę tak. Takiej, która będzie listą biorącą. Ja, nie, to może z Platformy. Chcę państwu jasno powiedzieć. To z Platformy proponuję. Nawiązując do miłej i świątecznej atmosfery, to się nie będę pastwił nad niektórymi wypowiedziami, których słuchałem może niezbyt dokładnie. Chcę powiedzieć tak. Polska traci nieprawdopodobnie poprzez fakt, że w drugiej co do wielkości grupie w Parlamencie Europejskim jest zaledwie 7 posłów polskich do Parlamentu Europejskiego. Oczywiście traci też bardzo dużo przez to, że wszyscy pisowcy i popisowcy, którzy się tam rozeszli w różne miejsca, nie mają żadnego znaczenia, są w grupie marginalnej. Polska ma w jedynym miejscu, gdzie ma znaczenie, to w grupie Europejskiej Partii Ludowej. I moim zamiarem jest takie przygotowanie, takie myślenie o przyszłych wyborach do Parlamentu Europejskiego, aby tą reprezentację, polską reprezentację, tą lewą, centrolewicową, demokratyczną lewicę w Parlamencie Europejskim wzmocnić. I druga rzecz jest taka. Otóż musi również po tych wyborach zakończyć się to XIX-wieczne myślenie, przynajmniej ja chciałbym to proponować, które polega na tym, że tak jak nasi pradziadowie przed wybuchem rewolucji w 1905 roku mówili, my jesteśmy socjalistami, wy jesteście prawicą, a my jesteśmy jeszcze monarchistami, to już po prostu nie działa. Dzisiaj to kryterium, Janusz Marek wspominał, w stosunku do integracji europejskiej jest kryterium dużo ważniejsze niż kolory, które na sztandarach noszone od wielu pokoleń. Apelując na pani prawie, po pierwsze, ja oceniam bardzo optymistycznie nasze położenie, wbrew temu, co państwo czytacie w tych sondażach. Ten dzisiejszy czy wczorajszy sondaż e-wybory prezydenckie pokazujący tam kilkunastoprocentowe poparcie dla mojej osoby w wyborach prezydenckich może najbardziej oddaje, bo drogą metodą ankiet ulicznych najbardziej oddaje realną sytuację, jaką mamy jako ruch Palikota. I oczywiście to jest zasadnicza różnica z tym, co było w przypadku LIB. To, co powstanie, jeśli powstanie coś innego niż ruch Palikota, będzie nabudowane, będzie oparte o ruch Palikota, ale przez dodanie istotnych elementów, które są dzisiaj poza tym ruchem, nabierze nowego po prostu szerszego wymiaru. I to jest główne przesłanie. Nasza współpraca z okresu 2011 roku, czyli Wolne Konopie, Partia Racja, Kampania Przeciwko Homofobii, Federacja na Rzecz Rodzin i tak dalej. Ileś tego typu organizacji, które skupiliśmy i z którymi myśmy bardzo dobrze współpracowali w czasie tego minionego roku, pokazała właśnie zdolność ruchu do generowania takich sytuacji. Tu idziemy jakby o piętro wyżej, bo te nowe osoby, które się pojawią w naszym otoczeniu, mają jakby stworzyć właśnie szerszą perspektywę polityczną dla tej listy. Jeśli ona powstanie, powtarzam cały czas jeszcze. Ja uważam, że dzisiaj te wszystkie osoby są po pewnych też doświadczeniach i przejściach też porażki LIDu i tego okresu, co było później. Mi się wydaje, że są dzisiaj lepszymi partnerami niż wtedy. Panie Przewodniczący, dwa pytania w temacie konferencji. Tuż przed konferencją posłowie ironizowali, że nawet majowi odwołali koniec świata, dlatego że panowie się spotykają, ale tak na poważnie mówili, że brakuje wam... Odwołali, przepraszam, ja nie słyszałem. Miał nastąpić, że dzisiaj... Ale nie odwoływali przecież. To, że nie nastąpił, to jest zupełnie co innego. Była taka sugestia ze strony sekretarza generalnego, ale odchodząc od końca świata i przechodząc do konkretów, SLD zarzuca wam właśnie brak konkretów. Czy konkretne, nie wiem, ustalenia z waszych rozmów zobaczymy w styczniu właśnie po serii tych spotkań? Po pierwsze, jeżeli chodzi o SLD, powtarzam raz jeszcze, nie ma wroga na lewicy. Naprawdę bym radził kolegom z SLD, żeby się zajęli Platformą i PiS-em, bo to jest prawdziwe wyzwanie, a nie nami i ewentualnie jeśli ktoś to sobą, prawda, a nie tylko do niczego nie prowadzi. Pokazujmy to, co nas łączy, a nie to, co nas dzieli. Cały czas ręka wyciągnięta ze strony ruchu Palikota do współpracy z SLD pozostaje. I żadne mniej lub bardziej radne żarty tego nie zmienią, bo taki jest obiektywny interes po prostu wyborców, których reprezentujemy. Trzeba odwołać popis. Odwołać główną partię rządzącą i główną partię opozycyjną. Trzeba doprowadzić, że inni politycy zaczną w Polsce decydować o naszej przyszłości, bo ci tego nie potrafią. I to jest po pierwsze. Po drugie,
Konkretna i bardzo ważna rzecz, o której się powiedzieli, rozpoczyna się nowy etap w tej współpracy. Marek Świt został dzisiaj, będzie tam w początku stycznia, za zgodą szefostwa w tej frakcji, przedstawicielem ruchu Palikota, gdzie reprezentował ruch Palikota w Parlamencie Europejskim. To jest bardzo poważna zmiana, bo ona, co byśmy o tym nie powiedzieli, blokuje jego osobę i naszą współpracę w ramach tego jakiegoś nowego próby, stworzenia jakiegoś nowego projektu. Że my do tego projektu dochodzimy inaczej niż się nauczyliśmy od Donalda Tuska. Tak, że się zabiera Rosatiego, zabiera się kogoś tam innego, Armukowicza, kupuje się go stanowiskę. Masz tu Armukowicz ministra i chodź do Platformy Obywatelskiej. Masz tu Rosati, szefostwo Komisji Finansów Publicznych i chodź do Platformy Obywatelskiej. Nie chcemy tego handlu politycznego uprawiać. Chcemy to zbudować na bazie merytorycznej, pokazując po prostu najpierw program, potem jakieś nowe osoby, które się w tym pojawią, potem nazwę, no szereg różnych innych elementów, które stworzą po prostu podstawy do myślenia, że powstała taka alternatywa. I tylko wtedy to ma jakikolwiek sens, bo na takie nabieranie ludzi, że weźmiemy jednego czy dwóch, nawet najbardziej utalentowanych polityków do ruchu Palikota i powiemy, to jest coś nowego, to nie o to chodzi. Ruch Palikota może spokojnie funkcjonować z kilkunastoprocentowym poparciem. Chcemy wygrać następne wybory. Chcemy wygrać następne wybory. Ważnym etapem zwycięstwa następnych wyborów krajowych w 2015 roku będzie sukces lub nie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dlatego budujemy szerszą podstawę merytoryczną. Ale poza tą energetyką rozumiem, że w styczniu pojawi się dłuższa lista spraw. Tak, to ja może ja nie chciałem, bo tutaj Państwo dużo o kolejach słuchaliście, o pociągach. Ja też mógłbym przynieść długą listę. Jest drugi dokument, ale nie chciałem wywoływać takiego dyskomfortu przedświątecznego. Otóż jest drugi dokument, to jest polityka gospodarcza i finansowa socjalistów europejskich. To jest kilkanaście stron naprawdę ciężkiego tekstu, który przekażę zaraz po nowym roku, aby osoby odpowiedzialne ruchu Palikota za te sprawy również się ustosunkowały. I tak się tworzy politykę. Jeżeli to jest mało konkretne, to ja przepraszam. Starałem się, żeby to było dość konkretne, ale obiecuję, że to się przejawi w pewnym momencie na stosunek do inicjatyw gospodarczych, ruch Palikota ma bardzo, bardzo dużo zrobił, bardzo dużo powiedział w sprawach gospodarczych. Chciałbym, aby zostało to skonfrontowane z tym, co mówią europejscy socjaliści. Jest bardzo dobrze zorientowane prospołecznie, ale też probiznesowo. Wszyscy dzisiaj wiedzą, że bez żywej, zdrowej gospodarki nie rozwiąże się żadnego problemu społecznego, co jest tak bliskie nam. Na pana głosowali wyborcy SLD, rozumiem pan, nie odczuwa kierunku, że teraz będzie reprezentantem ruchu Palikota w parlamencie? Przede wszystkim ja jestem reprezentantem, będę zachęcał do współpracy ruchu Palikota i europejskich socjalistów. Moi wyborcy w pewnym momencie będą oceniać, czy ja zrobiłem coś, co jest korzystne dla lewicy, czy jest niekorzystne dla lewicy. Mam takie przekonanie, że te kilkadziesiąt osób w Wielkopolsce bardzo mądrze i ofensywnie patrzące na swoje życie i na moją działalność, które pozwoliło mi odnosić sukcesy i również im odnosić sukcesy, bo to były wspólne sukcesy, dobrze popatrzą na ten plan, jak zrobić krok dalej.